Dzisiaj pokażę Ci sekret grania na całym gryfie gitary. Ja się oczywiście nazywam Szymon Zajchwert z serwisu www.kwadransagitar.pl. No i jak wspomniałem, skupimy się na graniu na całym gryfie. Nazywam to sekretem, może brzmi to troszkę tak tandetnie, ale naprawdę jest to coś, co zdecydowanie ułatwia granie na całym gryfie. Wręcz można powiedzieć, że umożliwia, bez tego byłoby to praktycznie niemożliwe. Ale przejdźmy już do samej treści. Pewnie słyszałeś o tym, że trzeba grać na całym gryfie, żeby swobodnie grać, czy improwizować, czy grać akordowo na jakimś poziomie sensownym, no trzeba grać na całym gryfie. Jest to oczywiście prawda, ale być może patrzyłeś na gryf gitary i mówisz, kurczę, jak mogę grać na całym gryfie? Tyle jest miejsc, tyle jest strun. Wydaje się to niemożliwe, żeby ogarnąć granie w dowolnym miejscu na gryfie, dowolnej rzeczy. Sam dźwięk G, niech weźmy jako przykład dźwięk G, można zagrać tutaj naprawdę w wielu miejscach na gryfie. Pewnie jakieś są inne, które ominąłem. Masa tych miejsc jest, gdzie można zagrać jeden ten sam dźwięk. No jak zatem można improwizować, czy grać akordy na całym gryfie swobodnie? Wydaje się to bardzo, bardzo trudne. A tak nie jest. Pokażę Ci właśnie, w jaki sposób można to sobie znacznie ułatwić. Powiedzmy, że chcemy zagrać skalę G-moll. Możemy zagrać tutaj. I w masę innych miejsc na gryfie. Więc jak można na przykład taką skalę G-moll swobodnie opanować granie nią po całym gryfie? Być może się zastanawiałeś nad tym, patrzyłeś sobie na gryf. Tyle jest miejsc, tyle schematów, można znaleźć tryliony po prostu schematów w danej skali każdej, których się uczyć. Jak to łączyć ze sobą? No, wiele takich pytań. Mam nadzieję, że jestem przekonany, że zobaczysz na to odpowiedź. Otóż chodzi o to, że tak naprawdę wystarczy, że dowolną rzecz na gitarze, ucząc się czy skalę, czy schemat akordu, czy zagrywkę, wszystko, wystarczy, że nauczysz się w pięciu miejscach na gryfie, w pięciu takich rejonach gryfu, które są ruchome, zaraz do tego przejdę, i wtedy będziesz w stanie grać na całym gryfie. Tylko w pięciu, czyli jak uczysz się schematu skali, na przykład durowej, to wystarczy, że nauczysz się w pięciu miejscach, czyli pięciu schematów i jesteś w stanie grać w dowolnej tonacji, w dowolnym miejscu na gryfie. Uczysz się zagrywki w pięciu miejscach, czy w pięciu jakby schematach, jesteś w stanie w dowolnej tonacji, w dowolnym miejscu, no, ktoś mówi, zagraj tą zagrywkę w tonacji fis-dur, załóżmy tutaj w tej okolicy na gryfie, jesteś w stanie. Mówi, zagraj załóżmy w D-dur w tej okolicy na gryfie i też jesteś w stanie. Żeby to opanować, wystarczy się nauczyć się dowolnej rzeczy, czyli mówię, schematu akordu, znaczy schematu skali, schematu akordu, arpeggio, zagrywki, cokolwiek, tylko w pięciu miejscach na gryfie. Dam tutaj przykład skali G-moll, zagram ją teraz w pięciu miejscach i zaraz pokażę Ci, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego, skąd te pięć miejsc, jak to wykorzystać i tak dalej. Mogę zagrać tutaj. Mogę pójść dalej, zagrać w kolejnym schemacie na gryfie. Mogę zagrać w kolejnym. W kolejnym. I jeszcze na koniec tutaj w jednym. No i później już 12 progów wyżej na gryfie jest to samo. Czyli jak miałem tutaj ten pierwszy schemat, to jak zagram 12 progów wyżej, czyli od 15, bo trochę ciężko się tu gra, wysoko, a jest to dokładnie to samo. Czyli widzisz, tutaj zagrałem od tego miejsca na gryfie do tego tą samą skalę, czyli cały ten obszar gryfu zagospodarowałem skalą G-moll. I oczywiście, jak mówię, 12 progów wyżej jest to samo, czyli mógłbym grać dalej to samo, a to, co grałem tu, przenieść tu, czyli mógłbym od tego miejsca do tego zagrać tą skalę. Potrafię zagrać przez te 12 progów tutaj. No ale w jaki sposób się tego możesz nauczyć, na czym się to opiera? Otóż chodzi o to, że trzeba ten odcinek podzielić na 5 schematów, czy 5 jakby rejonów gryfu. Każdy z nich, w każdym z nich uczymy się danej rzeczy i później jak nauczymy się w 5, to jesteśmy w stanie to połączyć w jedno. Tylko jak to podzielić, czego się tutaj trzymać? Otóż być może słyszałeś o pentatonice molowej i ta pentatonika składa się z 5 właśnie dźwięków. Jest to skala, penta oznacza 5, więc pentatonika pięciotonowa, pięciodźwiękowa skala. I ona ma 5 podstawowych schematów. Mówimy tutaj właśnie o tak zwanych superpozycjach. Nie będę tutaj rozszerzał tego zagadnienia. Ale ma 5 swoich podstawowych schematów. Tak się akurat składa. My też potrzebujemy 5 jakby miejsc na gryfie. Zatem te 5 schematów pentatoniki będzie takim jakby szkieletem do grania na całym gryfie. Będziemy się opierać właśnie na pentatonice. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby opanować pentatonikę na całym gryfie.
ponieważ dzięki temu będziemy później w stanie na bazie tych szkieletów, jakby którymi z metodnika budować wszystkie inne skale, arpeggio i tak dalej, po prostu trzymając się tych schematów, które wydzielają pewne rejony gryfu. Co mam na myśli? Zagram teraz pentatonikę G-moll. Tutaj mamy podstawowy schemat. No i to nam wyznacza pewną pozycję na gryfie. I w niej, tutaj, czyli w tym obszarze na gryfie, będę uczył się wszystkiego innego, czyli skalę. Zagram tutaj właśnie na przykład skala G-moll. Skala B-dur. Inne narzędzia do improwizacji typu arpeggio, na przykład rozłożony akord A-moll. Czy inne rozłożone akordy. Ogólnie mogę zagrać też po prostu akordy, na przykład taki albo A-moll pełny barowy, czy różne wersje różnych akordów. Wszystko to gramy jakby w tym jednym schemacie. I później mam pozostałe cztery, które są wyznaczone przez pozostałe pozycje schematy pentatoniki. Na przykład tu mam kolejny schemat pentatoniki, przepraszam. I on wyznacza mi też jakieś miejsce na gryfie, jakiś mały wycinek gryfu. I w nim też uczę się tych wszystkich elementów. Skala, arpeggio, akordów i tak dalej. I w każdym z tych pięciu traktuję to jako takie osobne, jakby samodzielne rejony gryfu czy fragmenty. W każdy z nich uczę się danej rzeczy. Czyli uczę się zagrywki, no to uczę się zagrać w każdy z tych pięciu schematów miejsc na gryfie. No i później, jak mówię, to się przenosi też 12 progów wyżej zawsze na gryfie, więc oznacza to, że jesteś w stanie zagrać na całym gryfie. Wystarczy nauczyć się tylko w pięciu miejscach na gryfie. Jest to dość znacznym ułatwieniem, ponieważ nie chodzi o to, że teraz, okej, naucz się skali G-dur, załóżmy, czy G-moll na całym gryfie i nie wiesz w ogóle od czego zacząć, za co się zabrać, jak się tego uczyć, ile tych schematów, miliony po prostu tutaj wychodzą, tylko tak naprawdę wszystkie uczysz się w pięciu miejscach na gryfie i jesteś w stanie grać swobodnie na całym gryfie gitary. Oczywiście, jeśli się zmienia tonacja, zmienia się centrum tonalne, czyli tonacja. Teraz mówiłem tutaj G-moll, odpowiednik tego jest B-dur, durowy, ale nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Czyli załóżmy tonacja G-moll tudzież B-dur. Zmieniamy na przykład na, niech będzie A-moll. To co się wtedy dzieje? Otóż te wszystkie schematy się przesuwają, te pięć rejonów na gryfie. Zamiast tego pierwszego schematu skali, tutaj pentatoniki G-moll, no mamy dwa progi wyżej, ten sam schemat. I wszystkie inne schematy też przesuwają się jakby odpowiednio, czyli jak drugi schemat mieliśmy taki w przypadku G-moll, tutaj od szóstego progu, to teraz mamy od ósmego. Więc chodzi o to, że one do każdej tonacji te schematy są w innym miejscu, ale jakby względem z siebie są tak samo oddalone. Więc tak naprawdę, jak chciałeś się nauczyć w jednej tonacji, to później możesz dowolnie to przesuwać do każdej innej tonacji, ponieważ między tymi schematami pięcioma odległości są takie same, niezależnie od tonacji. Jedyne co, to po prostu cały schemat jakby przesuwa się na gryfie. Mam nadzieję, że jest to sama idea jasna. Wiem, że tutaj nie podaję konkretnej metody, jak to opanować, ponieważ chociażby samo nauczenie się pięciu schematów pentatoniki to jest dopiero 1% roboty. Później trzeba przede wszystkim tą pentatonikę opanować tak, żeby swobodnie ją ze sobą łączyć na całym gryfie, widzieć ją jako jeden wielki schemat i tak dalej. Są odpowiednie ćwiczenia, tutaj odsyłam do formuły pentatoniki, kurs na ten temat dokładnie. Ale jakby jest pewien sposób, pewne kolejne ćwiczenia, które ci pomogą to opanować, ale chcę, żebyś w tej lekcji zrozumiał samą ideę i po co tych pięciu schematów, tych pięciu superpozycji się uczysz i jak później grać na całym gryfie. Pokażę to tutaj jeszcze na małym przykładzie, na przykład zagrywki. Uczysz się zagrywki, prosta zagrywka. Będę się tutaj trzymał tej tonacji A-moll. Tutaj mam pentatonikę A-moll, pierwszą superpozycję. Oczywiście kolejnych jeszcze cztery są w różnych miejscach na gryfie, nie będę teraz pokazywał. Przepraszam. No i zagrywka, załóżmy, brzmi w ten sposób. Coś takiego. To chyba David Gilmour w jakimś jednym swojej solówce grał. No i równie dobrze mogę zagrać, powiedzmy, tutaj. Ponieważ znam jakby te schematy i widzę, że w każdym z tych pięciu schematów są dokładnie te same dźwięki, ta sama skala, arpeggio i tak dalej, więc jestem w stanie przenieść daną frazę, czy to jest zagrywka, czy to jest skala, czy są arpeggia, w dowolny z tych pięciu schematów jestem w stanie po prostu zagrać tą zagrywkę na całym gryfie. Inny przykład, inna zagrywka. Załóżmy coś takiego. Taka bluesowa. Mogę zagrać jeden schemat niżej. Później jeszcze jeden schemat niżej. Tutaj oktawę niżej, czy roz...
Kolejny schemat. No i opanowałem całą gryf. Tutaj ciężko, puste struny, to używam. Jest powtórka tego. Dokładnie to samo, tylko 12 progów niżej. Więc zagrałem jedną zagrywkę w każdym z tych schematów, przez co jestem w stanie zagrać ją na całym gryfie. Mam nadzieję, że to też pomogło ci jakoś zobaczyć, co ona myśli. Więc to, co chciałbym, żebyś przede wszystkim wyciągnął z tej lekcji, jeśli nie do końca nawet rozumiesz niektóre już jakby konkretne rzeczy, to jest to, żebyś wiedział, że opanowanie pentatoniki na całym gryfie, przez opanowanie mam na myśli nie tylko nauczenie się tych 5 schematów, bo to zrobisz w 5 czy 10 minut pewnie, tylko nauczenie się łączenia ich płynnego ze sobą. Widzenia na całym gryfie jako połączonego schematu. Czyli na przykład zamiast grać 5 osobnych schematów pentatoniki amol w każdym miejscu, jesteś w stanie zagrać coś tego typu, czyli jedną frazę, która przychodzi przez cały gryf. Zagram po prostu po kolei skalę. Tutaj zagrałem z pentatonikę od tego dźwięku do tego. Właściwie tutaj do tego mam ten sam dźwięk. Tutaj zagrałem jeszcze jeden dźwięk wyżej. Jakby jeszcze przyszedłem schemat dalej. Ale widzisz, zagrałem tą pentatonikę zamiast w jednej pozycji tylko w poprzek gryfu, to wzdłuż jakby całego gryfu, przez to, że widzę to tak naprawdę jako 5 takich tutaj schematów, przez które gram, ale mam na tyle opanowane odpowiednimi ćwiczeniami, że jestem w stanie to płynnie łączyć i w ten sposób grać płynnie na całym gryfie. Więc to na myśli, mówiąc o opanowaniu pentatoniki. Jeśli to zrobisz, będziesz mógł na bazie każdej z tych superpozycji, z tych 5 schematów, budować wszystkie inne, czy odnajdywać wszystkie inne tak zwane narzędzia, typu skale, akordy, arpeggia, zagrywki i tak dalej. Każdy się uczyć w tych 5 superpozycjach, schematach i będziesz w stanie grać na całym gryfie. Więc mam nadzieję, że zachęciłem Cię do opanowania pentatoniki. I jeśli chcesz mieć sprawdzony system, który Ci w tym pomoże, to też polecam tutaj powiedzieć przycisk formułę pentatoniki. Ten kurs właśnie dokładnie to pokazuje krok po kroku, jak to opanować. Także zachęcam, abyś poniżej w komentarzu napisał, jak Ci się podoba ta lekcja. Także kliknij kciuk w górę, polub ten filmik. Oraz tutaj gdzieś powinien być link do zasubskrybowania kanału na YouTube, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A ja dziękuję. Na dzisiaj tutaj był oczywiście Szymon Zajfert z www.kwadranszagitary.pl i pamiętaj, ćwicz mądrze, niekoniecznie dużo, trzymaj się.